Cześć, nazywam się Damian Jabłeka. Witam Was na kanale Planetarium Śląskie. Dziś opowiem Wam o najbliższym zaćmieniu Słońca. Kiedy i kto będzie je mógł obserwować? Oraz dlaczego to zaćmienie będzie wyjątkowe. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. W naszym poprzednim odcinku mówiliśmy o zaćmieniu Księżyca. Wtedy to nasz naturalny satelita wszedł w cień rzucany przez Ziemię, przez co stracił część blasku. Dzisiaj powiemy o zaćmieniu Słońca, które nastąpi w najbliższą niedzielę. Jednak głównym bohaterem nadal pozostanie Księżyc. Tym razem będziemy rozważali cień rzucany przez naszego naturalnego satelitę w przestrzeń kosmiczną. W bardzo dogodnych warunkach, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdą się prawie w jednej linii, może się zdarzyć tak, że Księżyc zahaczy tym rzucanym swoim cieniem o powierzchnię naszej planety. I w tych obszarach ludzie będą mogli zobaczyć zaćmienie Słońca. Jednak nie możemy zapominać o tym, że Księżyc jest prawie 4 razy mniejszy niż Ziemia, przez co i stożek cienia całkowitego jest znacznie mniejszy. Ma mniejszą wysokość, czy też patrząc z boku mniejszą długość. I tym razem okaże się, że ta długość jest za mała. Ten stożek skończy się 11 tysięcy km ponad powierzchnią Ziemi, czyli o średnicę naszej planety ponad jej powierzchnią. Przez to nigdzie na Ziemi nie będzie widać zaćmienia całkowitego. Będą obszary takie, w którym Księżyc przejdzie przez Słońce centralnie, jednak na niebie będzie on za mały kątowo, mniejszy kątowo niż Słońce, żeby zakryć całą naszą dzienną gwiazdę. Cały czas wokół Księżyca będzie widoczna taka słoneczna obwódka, taka złota obrączka, dlatego to zaćmienie nazywamy zaćmieniem obrączkowym. Od czego to zależy? Zależy to od wzajemnej odległości Słońca, Księżyca i Ziemi. Pamiętacie, na początku roku mówiliśmy o tym, że Ziemia znajduje się w peryhelium, czyli była najbliżej Słońca, przez co Słońce miało największe rozmiary kątowe na niebie. Teraz już minęły niespełna 2 miesiące od tego momentu, czyli Słońce nadal jeszcze jest większe niż przeciętnie. Księżyc był tydzień temu w apogeum, czyli był najdalej od Ziemi, przez co był najmniejszy na niebie, ale minął już tydzień, więc teraz jest mniej więcej w swojej średniej odległości. Jednak w tych obszarach, w których będzie to zaćmienie można zobaczyć, okaże się, że będzie on za mały kątowo, żeby zakryć Słońce. Będziemy mieli do czynienia z zaćmieniem obrączkowym. Jest to wielką tajemnicą przyrody. Dlaczego akurat proporcje odległości i rozmiarów Księżyca i Słońca są takie, że z powierzchni naszej planety możemy obserwować zarówno zaćmienie całkowite, jak i zaćmienie obrączkowe. Tym razem, gdzie będzie można to zobaczyć? Jedynie z półkuli południowej. Całe zjawisko rozpocznie się jeszcze na Pacyfiku, później wejdzie w południowe obszary Ameryki Południowej, to jest Chile, Argentyna, przejdzie przez południowy Atlantyk aż do Afryki, przez całą Angolę na wskroś, aż do granicy z Demokratyczną Republiką Konga. W takim pasie będzie można zobaczyć zaćmienie obrączkowe, czyli Księżyc centralnie przysłania nam Słońce, ale jest za mały, widać obrączkę. Zaś w znacznie większym obszarze będzie można obserwować zaćmienie częściowe, czyli takie słoneczne, wygryzione ciasteczko. Obszar ten będzie rozciągał się od bieguna południowego aż mniej więcej do obszarów równikowych, nawet w Afryce nieco bardziej na północ od równika do okolic Mali. Także, żeby zobaczyć takie całkowite czy obrączkowe zaćmienie, należy wybrać się w podróż. Najbliższe całkowite obserwowane z Polski to dopiero 2135 rok. Takiej podróży każdemu z Was życzę. Nie zapominajcie o komentarzach, subskrypcji czy naszych innych filmikach. Żegnam Was. Cześć.